jest bardzo fajny, świetny, dobrze gra. Bardzo go lubię. I think my opinion, he can be one of the best players in the world. Dobry zawodnik, wciąż młody, bardzo się rozwija i widać, że w ostatnim czasie zrobił ogromny postęp i na pewno to cieszy, bo bardzo dużo wnosi do zespołu. Dobrze się gada z nim, no i mamy dobrą taką rozmowę. Jak ja gadam z nim, to wszystko najlepsze, wszystko dobre mogę powiedzieć o nim. Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokół Damasławek. To tutaj swoją przygodę z piłką rozpoczęło cudowne dziecko polskiej piłki, Karol Linetty. Już wtedy skauci dostrzegli jego talent i w ten sposób zasilił szeregi juniorskiej kadry Lecha. Linetty pracował ciężko, co zaowocowało debiutem w Ekstraklasie już w wieku 17 lat. Miejsce w wyjściowym składzie zapewnił sobie jednak po odejściu Rafała Murawskiego. Miał zastąpić dotychczasowego kapitana Kolejorza na pozycji defensywnego pomocnika. Z zadania wywiązał się znakomicie. Byłeś na turnieju w Ogrowcu, tam trener Patryk Nian mnie wypatrzył, zaprosił mnie na selekcję, można powiedzieć, do drużyny, znaczy nie drużyny, tylko zbiór chłopaków w Wrówku, gdzie tam 30 chyba chłopaków było, no i trzech wybrał, no i tam się udało mi znaleźć. Miałem szczęście, no i tak trafiłem do Lecha i następnie krok po kroku starałem się iść do przodu, to mi się udawało i trafiłem do pierwszej drużyny. W życiu każdego dziecka jedną z najważniejszych ról odgrywają rodzice. W przypadku piłkarza jest nim trener. Kształtuje go nie tylko jako sportowca, ale także jako człowieka. Wydaje mi się, że jest lepszym człowiekiem niż piłkarzem. To jest bardzo dobra cecha, a że jest bardzo dobrym piłkarzem, to można sobie wyobrazić, jakim jest człowiekiem. Zawsze uśmiechnięty, zawsze chętny do pracy, do wysłuchania. No wydaje mi się, że ktoś, kto w szatni jest bardzo mile widziany, z kim można fajnie, spokojnie porozmawiać. No Karol, no Karolu można by mówić w samych superlatywach. Po nim, jeśli widzimy złość, to tylko w takich momentach, kiedy mu coś nie wyszło. Chłopak, który czyni postępy cały czas. Myślę, że w pewnych okresach swojego życia podjął mądre decyzje, żeby nie uciekać na zachód, bo po prostu nie był jeszcze do tego gotowy. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że i piłkarsko, i mentalnie jest przygotowany na to, żeby grać na zachodzie. Krzysztof Kołodziej, który mi najwięcej pokazał. Znaczy takie proste rzeczy, na które nie zwracam uwagi, dużo pomagają w meczach, treningach i to mi dużo pomogło w wieku juniorskim, a seniorskim to trener Urban też dużo mi podpowiada, jak się ustawiać wszystkim chłopakom i na pewno to dużo pomogło. Rok 2014 jest istotny w życiu Lechity. 18 stycznia niespełna 19-letni Karol debiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski. Strzela gola, ustawiając tym samym wynik meczu z Norwegią na 3-0. We wrześniu rozpoczynają się eliminacje do Euro 2016. Linetty gra w dwóch z meczy, jednak kluczowym okaże się ten ostatni, mecz z Irlandią, gdzie wychodzi w pierwszym składzie i rozpoczyna akcję, po której pada gol, dający Polsce awans na mistrzostwo. On już powinien mieć większą odpowiedzialność w Lechu, nie powinien się tego bać i teraz presję będę mu robił, bo to jest zawodnik, który powinien liderem zostać w Lechu. Coś wspaniałego. No na pewno nigdy nie zapomnę tego momentu do końca życia. No, coś wyjątkowego, to jest wspomnienie, które na pewno zostanie do końca życia. Z każdą drużyną chętnie się zmierzę. Chciałbym w ogóle tam pojechać, zobaczymy, czy się uda. Wszystko zrobię, aby tak było, no, zobaczymy. Tam nie ma słabych drużyn. Myślę, że mamy duże szanse na wyjście z grupy. Będziemy na pewno wszystko robić, aby tak było. Zanim jednak wylecimy do Francji, wróćmy na chwilę na Bułgarską.
jeden z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Piłkarz, który jest bardzo ceniony przez skautów zagranicznych klubów, to jest tak, że pewnie gdyby już chciał i miał wielką chęć wyjazdu za granicę Karolinety, to już byłby w zagranicznym klubie. Zawodnik, który myślę w przeciągu 5-6 lat będzie absolutnie podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Wielki talent, wielka chęć do pracy, wielkie serce do gry, to wszystko charakteryzuje tego zawodnika. Myślę, że nie patrzymy na przeciwnika, tylko patrzymy na siebie, żeby dobrze zagrać, żeby być drużyną na boisku. Właśnie to robimy, wygrywamy teraz te spotkania i po prostu trzeba to utrzymać. Miejmy nadzieję, że przygotowania do meczu sprawią, że Karol zabłyśnie podczas ligowych zmagań oraz na Euro we Francji. Viva la Polonia!